Cześć, witamy Was. Jarosław Szczoda, księżyc.pl. Łukasz Osiepa, My Event. Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć Wam, że 25 czerwca w Zduńskiej Woli, w ratuszu, w sali tej największej kinowej, zrobimy turniej Counter Strike Global Offensive i tu właśnie w tym temacie pomaga nam grupa, która zajmuje się takimi rzeczami. Ja nie bardzo o tym dużo wiem, więc Łukasz przedstawi Wam, o co chodzi. Do turnieju zaprosimy najlepsze 4 drużyny, które wyłonimy w kwalifikacjach, które się będą odbywały w maju. Pierwsze zaczynamy już 6 maja, jeżeli dobrze pamiętam. Wszystkie materiały zobaczycie na Facebooku, u nas albo... Będzie wszystko opisane, ale do czego zmierzam? Te wszystkie 4 turnieje będą właśnie w maju, będzie tydzień po tygodniu. I te 4 drużyny, które wygrały kwalifikacje, będą grały właśnie w ratuszu na tej super sali kinowej. Ja osobiście tam byłem i muszę powiedzieć, że będzie się działo. Jest taka sytuacja, że ja zawsze w kółko pytał to samo, ponieważ ja nie do końca wiem, jak wyglądają takie turnieje. Mm. I może część z Was nie było na takim turnieju, graliście tylko online'owo, więc Łukasz, proszę, wytłumacz nam, dlaczego tylko 4 drużyny biorą, a jak długo to będzie trwało i co tam się będzie działo, skąd mamy sponsorów i tak dalej, a mamy sponsorów i nagrody też będziemy starali się przebić. Więc tak, dlaczego 4 tylko drużyny? Chcemy skupić najlepsze, żeby to było naprawdę super widowisko. Czyli jaki będzie mieć poziom? No, można powiedzieć, że to nie będzie ogólnopolski, więc zapisy będzie mogła każda drużyna. I dodatkowym smaczkiem jeszcze, jeżeli mogę zdradzić, będzie wizyta naszej drużyny z Republiki Czeskiej. On zawsze mówi, że z Czechów. Tak, Czechów, to jest, Czechów. A ja nie jestem stąd. A ja uprzedzam, że z Czechów, to znaczy, że tam spod Toyoty powiedzmy, albo ze wsi Czechy. Więc nauczyłem go mówić z Republiki Czeskiej. Tak, dlatego też tutaj taka anegdota znajomo właśnie też jest z Zduńskiej Woli i nieraz mi mówił właśnie, że przejeżdżał przez Czechy. I zawsze się sprawdzałem, gdzie to jest, jak on w ogóle... Tak, i dlatego mówię, zaznaczam, z Republiki Czeskiej przyjadą właśnie chłopaki, żeby zobaczyć, jak wygląda ten turniej i dodatkowo zagrają tak zwany showmatch, czyli mecz pokazowy ze zwycięzcą turnieju. A oni jak wysoko są? Gdzie tam są wyższe drobice? Jeżeli chodzi o poziom w ich kraju, są w topowej ścisłej drobce, więc naprawdę fajnie chłopaki grają. Ostatnio też grali teraz kwalifikacje do jednego rola, które wygrali, więc będą też chodzi do Pragi na turniej. Także poziom naprawdę chłopaki reprezentują. Dzięki temu też tutaj właśnie okolica będzie mogła, czyli Zduńska Wola będzie mogła zobaczyć, jak wyglądają te zawodowi gracze. Zapraszamy wszystkich z całego kraju oczywiście, żebyście przyjeżdżali do nas, do ratusza. Jest 300 miejsc na sali kinowej. Wszystko będzie się odbywało oczywiście na tym dużym ekranie. No i co, komentatorzy wysłaliście? Oczywiście, będą komentatorzy z Esport School Organization. To jest też taka ekipa właśnie, która organizuje turnieje. I z nimi będę pracował w tym temacie. Dzięki nim oczywiście pomogą mi ogarnąć serwery, które będą naprawdę tip-top. No i jak mówię, profesjonalni testerzy, którzy będą... I komentarz na żywo, a nie z opóźnieniem. Tak, będzie na żywo bez żadnego opóźnienia, więc... Czyli profesjonalny turniej przygotowujemy. Tak, tylko się dowiedziałem, że to jest Gaming House i coś takiego w ogóle istnieje w Zduńskiej Woli, to natychmiast przyłożyliśmy wszelkie starań, żeby po pierwsze dostarczyli na internet światowodowy, żeby mogli ciachać dosyć mocno, a po drugie no, udało nam się nawiązać współpracę i chcemy zrobić ten turniej. Ja wierzę, że ten turniej będzie nie tylko taki zduńskowolski. Jasne, on, mówię, będzie szeroka reklama na wszystkie praktycznie profile facebookowe, jeżeli chodzi o Direct Counter Strike, na wszystkie sportowe grupy, więc reklama będzie szeroka też chłopaki właśnie z Esport School. Oni organizują turniej już od ponad chyba 3 albo 4 lat, więc oni mają w tym mega duże doświadczenie i również mi pomogły, więc jest naprawdę, jest szansa, że będzie to naprawdę... Już rozgadaliśmy. Nie wiem, czy ktoś dotrwał do tego miejsca. Napiszcie nam pod filmem, czy ktoś dotrwał do tego miejsca, oglądając te nasze nudne wynurzenia. Bo tak czy inaczej, Łukasz, jeszcze raz, 25 czerwca tego roku, sala kinowa, duża sala kinowa w ratuszu, 4 drużyny. Najlepsze 4 drużyny z każdej z eliminacji. Tak. Jakie nagrody już wiemy? Trzon to razie w tajemnicy. I bardzo dobrze. Tak. Bo jaki braknie kasy, to ciężej się dołoży. Wiecie, tak, że jesteśmy hojni na nagrody, bo zależy nam na tym, żeby to wyglądało. Jeżeli uda się to rozkręcić, a wierzę, bo pomaga nam cały Miejski Dom Kultury, ratusz i pani dyrektor,
pani Anna, Drygon Białomoc. Więc wszyscy nam tu sprzyjają i chcemy, żeby to było dobrze. To jest dzień po tym, jak skończycie lekcje w swoich szkołach. Więc tak, to już wakacje. Jest super. No i co? Widzieliście z tyłu za nami tutaj różne migawki, historie, tam sobie tu będziemy działać. Widzieliście loga nasze i na razie dzięki. Będziemy kontynuować. To szukajcie nas na Facebooku Księżyce, szukajcie na Facebooku My Event i na innych wszystkich Facebookach całego świata, ponieważ na pewno te filmy będą udostępniane. Zapraszamy was. Uczcie się szybko, w zasadzie uczcie się szybko, zdawajcie egzaminy, a jednocześnie uczcie się mocno dobrze grać. I może ktoś ze Zyskiej Woli. Dokładnie. Także również tutaj będziemy nazywać na Zyskiej Woli. Może jakieś młode talenty się ujawnią. No tutaj grają, bo robiliśmy Lola, to tak, ale nie wiem jak będzie strajka. Na pewno grają. Na pewno grają. Cześć. Do zobaczenia następnym razem w innym filmie. No, trzymajcie się. Aha, słuchajcie, jeszcze jedno, bo w księżyc.pl pamiętacie, albo wiecie, albo nie wiecie, to wam powiem, ma telewizję, Jumbox to się nazywa, telewizja trzeciej generacji Jumbox. I tam jest, jako jeden z niewielu w Polsce, kanał e-sport. Na tym kanale leci dokładnie to, co wam się podoba, czyli tak, zawody, więc no. Są relacje z zawodów, masa, bardzo dużo jest gameplay. No ostatnio sam oglądałem, chociaż ja tak już nie gram, bo ja grałem na tych starych komputerkach, ja też to pamiętam. Tak, które są stoją na zbiorze, możecie przyjść obejrzeć. W każdym razie tam sam oglądałem niedawno Wiedźmina i mnie zainteresowało chociażby z samej grafiki. Tak. To wszystko jest Full HD, czyli kanał e-sport w Jumpboxie. Nie zobaczycie tego nigdzie w Zyskiej Woli. Żadna Cyfra Plus, żaden Polsat, tylko i wyłącznie Jumpbox to ma. Zapraszamy na kanale swoich rodziców, żeby kupowali tą telewizję u nas. I tam możecie to obejrzeć, możecie zobaczyć jak u nas to wygląda i fajna sprawa. Także no, jeżeli jest taki kanał, to ja osobiście jak najbardziej polecam takie coś, bo to... Znaczy pewnie nie oglądasz to, bo znaczy... Ja będę na sobie już grany i grasz. Tak, ja jestem powiedzmy jak z graczem, ale zamiłowanie do sportu, do gier zostało, także ja jestem takim bardziej aktywnym, ale jeżeli ktoś chce na przykład popatrzeć jak najlepsi gracze grają, to jest bardzo fajna opcja, żeby się... No są. Ja tak przygotuję, czasami tylko dla samej ciekawości sprawdzam i jest na co popatrzeć, zapraszam.